Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. To jest specjalne wydanie tego programu. Mamy środę, 9 marca 2022, minęła 507-964-253-507-964-253. To jest ta linia telefonu, która w pierwszej części będzie zajęta przez Strasburg, nie mylić ze Strasbergiem. Franek Dola, z tego co pamiętam, był w Strasburgu, ale to jest Austria. A nasz gość, pan Ryszard Czarnecki, europoseł PiS-u, jest w Strasburgu, bo tam trwa sesja Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, panie pośle. Czy my się widzimy i słyszymy? Witam, panie doktorze, witam państwa. Widzimy się, słyszymy się, ukłony ze Strasburgu. Fantastycznie, fantastycznie. Sytuacja jest następująca. Władimir Putin bombarduje kolejne ukraińskie miasta. Dzisiaj zbombardował szpital położniczy. Polska pomaga jak może, jak potrafi tym uchodźcom uciekającym przed wojną. A politycy partii Donalda Tuska, tej Europejskiej Partii Ludowej, EPP, wciąż mocno się opowiadają za sankcjami przeciwko Polsce. W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się taka debata w sprawie projektu rezolucji dotyczącego praworządności i konsekwencji wyroku TSUE wobec Polski. Komisja Europejska domaga się od Polski wypłaty ponad 69 milionów euro w związku z ubiegłorocznym wyrokiem TSUE. No i pytanie brzmi, dlaczego Unia Europejska w takim momencie wbija nam nóż w plecy? W godzinach przedpołudniowych odbyła się taka strategiczna i chyba najważniejsza podczas tej sesji marcowej Europarlamentu w Strasburgu debata o bezpieczeństwie i polityce zagranicznej. Zabierałem tam głos wraz z panią premier Estonii i high reprezentanci, czyli wiceszefem Komisji Europejskiej, panem Borrellem, odpowiedzialnym za sprawy właśnie bezpieczeństwa i polityki zewnętrznej. I tam Polskę bardzo chwalono. Chwalili ją także ci, którzy do tej pory ją krytykowali, nas krytykowali. Natomiast po południu z kolei już inna płyta, inna narracja i jazda. To jest tak, jakby ci państwo ze znaczącej części unijnych elit uznali, że co tam wojna, nic się nie zmieniło i dalej będziemy robić to samo. Taka ciekawostka, ja sobie pozwoliłem porównać. Otóż Polska przyjęła co najmniej 1,5 miliona naszych wschodnich sąsiadów. Turcja przyjęła 1 700 000 uchodźców z Iraku i Syrii głównie. Turcja 6 lat temu uzyskała porozumienie z Unią Europejską, na podstawie którego 6 miliardów euro z kasy Brukseli trafiło do Ankary, do Turcji. Przy czym uwaga, było to rozporządzenie tak precyzyjne, że przewidywało określone kwoty idące za dzieckiem z rodziny uchodźców, które jest kształcone w tureckiej szkole bądź szkole zorganizowanej przez Turcję dla uchodźców. W tym samym, a to porównuje, Polska przyjęła póki co trochę mniej uchodźców niż Turcja wtedy. Myślę, że dużo więcej niż Turcja wtedy. I nam pieniądze nie tyle dają, co odbierają. Pieniądze, które zresztą, gdyby nie zgoda polskiego rządu, to by ich nie było, bo jak wiadomo, tylko jednomyślność, gdy chodzi o kraje UE27, krajów członkowskich europejskich, powodowała, że Unia Europejska mogła tą blisko procentową pożyczkę na Recovery Fund, na Fundusz Odbudowy rzucić. To jest niesamowite, niesamowite. Aleksander Bocheński, brat Adolfa Bocheńskiego, pisarz, publicysta, napisał kiedyś taką książkę pod tytułem Dzieje głupoty w Polsce. Gdyby żył dzisiaj, to mógłby napisać Dzieje głupoty w Unii Europejskiej i to byłoby wiele opasnych tomów. Panie pośle, w tej kadencji Parlamentu Europejskiego odbyło się 40 debat poświęconych atakowaniu Polski. Czy pan nie ma takiego wrażenia, że Parlament Europejski, Komisja Europejska, Unia Europejska wykazuje większą determinację w atakowaniu Polski niż na przykład w nakładaniu tych dziurawych sankcji na Rosję? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, Putina krytykuje się poza sankcjami od kilkunastu dni.
a ta jazda przeciwko Polsce jest już dobrze ponad 6 lat. Przy czym zwracam uwagę, jak to dzisiaj podkreślałem w swoim wystąpieniu, że szereg krajów członkowskich Unii Europejskiej mówi sankcje tak, ale to oczywiście każdy wrzuca, co mu się podoba, na przykład Włochy rządzone przez lewicę zgodziły się na sankcje wobec Rosji łaskawie, no ale za szczegół, że jest derogacja, czyli wyjątek, to znaczy te sankcje nie dotyczą eksportu towarów luksusowych z Włoch i odzieży. Tak, żeby ta średnia klasa rosyjska kupowała, nigdy się nie zmieniło, dalej włoską odzież i włoskie towary luksusowe. Belgia, owszem, sankcjami Rosji obłożyła, ale jest wyjątek w postaci diamentów z Antwerpii. Tak, tak, tutaj oligarchowie i ta wyższa klasa w Rosji kupuje diamenty. Te też tutaj zdanie się nie zmieniło, jak Belgia sprzedawała, tak sprzedaje dalej. Z kolei Niemcy to już ta wyższa półka. Oni jak chcą brać gaz, to tak biorą dalej. Uważając, że sankcje nie powinny obejmować nie tylko importu surowców energetycznych, ale też, uwaga, nie powinny objąć banków, które obsługują te transakcje, czyli głównych banków państwowych, ewidentnie będących w gestii Putina, jak Sberbank chociażby. A więc to są też sankcje bardzo dziurawe. Oczywiście dobrze, że one są, dobrze, że kolejne firmy się wycofują z Rosji, to naprawdę jest bardzo istotne, można tego przeczyć. Natomiast to, co mnie wkurza, już mówiąc tak po ludzku, to to, że szereg państw członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza tych większych, bogatszych, robi wszystko, żeby były szczeliny w tych sankcjach, żeby jednak te swoje interesiki robić. Oczywiście te szczeliny dzisiaj są szczelinami, ale za parę tygodni, za parę miesięcy, kiedy już opinia publiczna, mimo to klasie politycznej w Europie przywyknie do tej wojny, która tam przypuszczalnie będzie jeszcze trwała, no to wówczas wreszcie będą służyły temu, żeby je poszerzać, żeby te sankcje omijać tym bardziej. Beata Szydło mówiła dzisiaj w Parlamencie Europejskim między innymi tak: to czas próby i odpowiedzialności, solidarności całej Unii Europejskiej, całego cywilizowanego świata. Stajemy dzisiaj przeciwko najeźdźcy i musimy powstrzymać Putina. Musimy wspierać Ukrainę, bo to jest kwestia przyszłości i bezpieczeństwa nas wszystkich. Słucham tego wszystkiego, co pan mówi, i tak się zastanawiam, czy politycy zachodni nie rozumieją po prostu zwyczajnie tego zagrożenia? Ja myślę, że na pewno rozumieją je bardziej, czy znacznie bardziej niż kilkanaście dni temu, czy parę tygodni temu. Natomiast są interesy. Już Holandia, jeden z najbogatszych krajów członkowskich Unii i liderujący tej grupie skąpców, tych, którzy byli przeciwko zwiększeniu budżetu, bo na tym by skorzystały państwa biedniejsze, jeśli chodzi o PKB per capita, jak Polska na przykład. Ta Holandia już oświadczyła ustami premiera liberała Marka Rutte, że będzie przeciwna wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Więc dała sygnał do Moskwy. Panie Putin, ponieważ jest tutaj weto, a więc musi przyjąć to głośne. Więc jeżeli prezes Niderlandów powie nie, to znaczy, że Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie. Przepraszam, że panu wpadam w słowo, ale Holandia również ogłosiła, że nie przyjmie uchodźców z Ukrainy. To jednym tchem powiedział pan premier Rutte. Uchodźców, którzy są chrześcijanami, uchodźców, którzy są Europejczykami, ludzi z kraju, znanego z tego, że Ukraińcy poza granicami Ukrainy ciężko pracują. Mamy z tego dowody w Polsce. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo zamienne. Natomiast jeszcze jedna uwaga. Dzisiaj pan Borrell, przemawiając już o takiej pięknej metafory, że tutaj mamy europejski ogród i ta dżungla, rosyjska dżungla. Ja na to odpowiedziałem, że to jest bardzo ładne, udałe. Natomiast rzecz w tym, że w tym ogrodzie wcześniej nie było solidarności, były kraje atakowane przez inne kraje i były to kraje, które są na granicach tego ogrodu,
które są dzisiaj szczególnie narażone na atak dżungli. No, pan Borrell jakoś mi na to nie odpowiedział. Natomiast to pokazuje, że rzeczywiście cały czas jest sporo hipokryzji, takich double standard, podwójnych standardów. No i też myślę, że jest taka nienawistna ulica, bo Rosja jest już bliżej, znacznie bliżej, ale jednak dla takiej Holandii nie tylko jest to rzecz znacznie bardziej abstrakcyjna niż dla Polski. Czy ten dzisiejszy atak na Polskę, być może to jest teoria spiskowa, nie wiem, chciałbym sprawdzić, dlatego pytam, czy to jest teoria spiskowa, czy to jest teoria prawdziwa, czy ten dzisiejszy atak na Polskę prowadzony z różnych kierunków, z różnych stron, czy to jest coś, co ma umożliwić Niemcom, które są hegemonem w Unii Europejskiej, na prowadzenie interesów z Putinem? Powiem wprost. Polska jest krajem, którego znaczenie wzrosło w ostatnich paru tygodniach, zwłaszcza w ostatnich dwóch tygodniach. Polska jest jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej i NATO, które jednocześnie graniczy z Ukrainą, Rosją i Białorusią, z której Ukraina jest atakowana poprzez artylerię. Póki co wojska białoruskie jeszcze do gry, do wojny nie weszły. W związku z tym znaczenie Polski bardzo wzrosło, plus to ta akcja serca, przyjęcie półtora miliona naszych sąsiadów ze wschodu, to też bardzo wzmocniło rolę Polski. I myślę, że dzisiaj, tak, są pewne plany, to nie jest teoria spiskowa, to jest praktyka spiskowa, panie redaktorze, są pewne plany, aby rolę Polski osłabić, bo ponieważ rola Niemiec spadła, potem kiedy okazała się fiaskiem polityka obojętnie, czy chadeków Merkel, czy socjalistów pana Schrödera, teraz pana kanclerza Scholza, okazała się politycznym fiaskiem, okazała się takim wielką naiwnością, chodzącą naiwnością w Berlinie. Rola Polski wzrosła, rola Niemiec spadła. Rola no właśnie o te Niemcy, jeżeli można, chciałbym zapytać. Bo trudno jest mi uwierzyć w to, żeby Niemcy stracili na znaczeniu w Unii Europejskiej, żeby Niemcy nie odgrywali tej roli, do której są przyzwyczajeni. Czy pana zdaniem Niemcy w tej chwili stoją po stronie Rosji, czy po stronie Ukrainy? Bo w Niemczech tam oni pisali o tej zmianie w ten sposób, że zabrakło popiołu, tak niby się już cały popiół zużył na posypywanie głów po tym, jak zbankrutowała ta polityka kanclerz Angeli Merkel. Ale czy w tej chwili, realnie na to patrząc, Niemcy są z nami, czy są z ruskimi? W sferze werbalnej potępienie Rosji jest jednoznaczne. W sferze praktyki politycznej, tego realu, który pan namawia, jest tak, że Niemcy chcą sankcji mniejszych, sankcji selektywnych, sankcji dziurawych, tak jakby już przygotowali się na ponowny deal z Rosją po tym, gdy, nie wiem, za parę miesięcy czy za dłużej dojdzie do negocjacji pokojowych. Rola Niemiec w ostatnim czasie spadła, ale zgadza się, państwo, które jest największe w Unii Europejskiej, ma najsilniejszą gospodarkę, będzie chciało w dalszym ciągu, aby rolę kluczową odgrywać. Zresztą to się na różnych płaszczyznach rozgrywa, taką ciekawostkę powiem dzisiaj. Tak? Miałem rozmowę z pracownikiem Parlamentu Europejskiego, który wspominał wystawę, która była po tej kadencji Europarlamentu, jednego z europosłów Prawa i Sprawiedliwości akurat. Już teraz nie ma go w Europarlamencie, jest w polskim parlamencie. On robił wystawę o żołnierzach wyklętych, ale była tam wstęp historyczny i było tam stwierdzone, że Niemcy napadły na Polskę 1 września 1940 roku. Proszę sobie wyobrazić, że administracja Europarlamentu ocenzurowała to w swoich uwagach, bo zawsze do każdego scenariusza wystawy, który trzeba szybko się wcześniej, oni mają, jakby to byli urzędni cenzury, mają swoje uwagi. No i stwierdzili tam, że nie wolno powiedzieć, że to Niemcy napadły, bo że żołnierze niemieccy. No, w końcu po długiej przepychance administracja ustąpiła, zamieściła taką adnotację, że nie bierze odpowiedzialności za
tę wystawę i podpisy pod zdjęciami. Coś niebywałego. Mówię to w sensie historycznej, historycznej, ale też ważnej. W tej rezolucji, w tym projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego jest powtórzonych masę bzdur na temat tego, jak to w Polsce prześladowane jest środowisko LGBT, panuje rasizm, no i tak dalej, i tak dalej. Jaką rolę w tym wszystkim odgrywają, bardzo wprost zapytam, jaką rolę w tym wszystkim, w podtrzymywaniu tej kłamliwej, haniebnej, nieuczciwej narracji na temat Polski. Jaką rolę w tym wszystkim odgrywają przedstawiciele totalnej opozycji, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim? No, dzisiaj o rasizmie de facto mówiła pani Janina Ochojska, która kandydowała z listy Platformy Obywatelskiej, koalicji, którą Platforma stworzyła, która podkreślała, że owszem, no Polacy przyjmują przykładów ze wschodu, ale tych o innym kolorze skóry nie. Gdy tak mi powiedziała posłanka z Włoch w zeszły wtorek na komisji parlamentu, odpowiedziałem, żeby nie powtarzała rosyjskiej narracji, bo to, co mówi owa posłanka z Włoch, jest po prostu, wpisuje się w ten scenariusz Putina, który kiedyś Polskę, Związek Sowiecki wtedy oskarżał Polskę w II wojnie światowej o antysemityzm, a teraz następcy Stalina w Federacji Rosyjskiej oskarżają Polskę o rasizm. I też używają, uwaga, zachodnich mediów do tego i zachodnich polityków, którzy występują jako użyteczni idioci. No, wie pan, ja tu mam w telefonie komórkowym, mogę pokazać, jak głosowali dzisiaj w sprawie kluczowej pieniędzy. Nie pieniędzy dla rządu, tylko pieniędzy dla polskiego państwa, dla polskiego społeczeństwa, dla polskich przedsiębiorców, dla polskich firm. Jak głosowali posłowie opozycji? Otóż PiS głosował za tą poprawką, żeby tych pieniędzy nie zamrażać, żeby ich nie zabierać. PSL, trzech europosłów się wstrzymało od głosu, o czym Pontius Piłat. Natomiast wszyscy pozostali, Lewica, Platforma, Lewica SLD, Lewica Biedroń, Platforma Obywatelska głosowali, nie wiem, czy z przyjemnością, czy też nie, ale dzisiaj efekt, głosowali za tym, że te pieniądze zamrozić. To chodzi czasem w Europarlamencie, bo to, że do sporów włosko-włoskich, francusko-francuskich, niemiecko-niemieckich nie, ale narody podjęły czasem tutaj kłócą w naszych oczach, ale nigdy żaden Włoch sobie nie pozwolił na to, żeby głosować przeciwko pieniądzom własnego kraju, czy Hiszpan, czy Francuz. No to jest po prostu coś, co się nie mieści w głowie. W przypadku Europy Południowej się nie mieści w głowie, a w Polsce zdarza się to po raz kolejny. Na koniec zapytam o Fransa Timmermansa. Komisja Europejska nie będzie reformowała ETS-u. To oznacza, że te spekulacje dalej będą miały miejsce. Te spekulacje, które prowadzą do wzrostu cen za energię elektryczną, gaz. Tak wynika z komunikatu, który wydał Frans Timmermans 8 marca. Z tego dokumentu wynika jeszcze, że Komisja Europejska dalej będzie naciskała na dekarbonizację i dotychczasowe decyzje podjęte w tej sprawie nie zostaną cofnięte. Co nam szykuje ten przyjaciel Polski, Frans Timmermans, pana zdaniem? Przeciwnik Polski, który ostatnio oskarżył nas o to, że myśmy jako Polska pomagali, to teraz, w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu, pomagali Putinowi, bo żeśmy kupowali rosyjski węgiel. Niebywała hipokryzja. Jak to przypomina sytuację na Titanicu, kiedy to orkiestra grała do końca, aż razem z okrętem poszła na dno. Otóż dzisiaj pan Timmermans jest dyrygentem tej orkiestry. Pan Ferhofsa, który właśnie oświadczył ostatnio taką strukturą, która zajmuje się wyczyszczaniem przyszłości europejskiej, oświadczył w ostatnim spotkaniu, że trzeba, ja to opisuję, przykręcić śrubę federalizacji. Trzeba jeszcze mocniej mieszać tą łyżeczką w herbacie, po to, żeby była słodsza, chociaż nie ma w niej cukru. Jest dokładnie to, co było w czasie zarazy, co było w czasie pandemii. Mianowicie wtedy, kiedy wydało się z tym rozsądnym ludziom, że nie będzie w tym momencie mowy i wysiłków, żeby forsować pakiet klimatyczny, bo przecież ludzie umierają i trzeba inwestować w służbę zdrowia na terenie całej Unii, ratować ludzi, to wtedy akurat było odwrotnie. To znaczy jeszcze bardziej przekręcano, żeby pakiet klimatyczny powstał
jak najszybciej będzie ten film realizowany. Teraz jest podobnie, to znaczy jest wojna, ludzie giną, największa wojna w Europie od czasów II wojny światowej. Ale to nieważne. Ważne jest, żeby pakiet klimatyczny był realizowany, żeby federalizacja szła, żeby Polska była atakowana w związku z praworządnością, chociaż te trzy rozwiązania są w Hiszpanii i to nikomu nie przeszkadza. Pięknie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, pozdrawiam. Do następnej okazji. Naszym gościem był pan Ryszard Czarnecki, europoseł PiS-u. To jest koniec pierwszej części. Za chwilę widzimy się znowu. Dziękuję bardzo.